W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Patronem radości wiecie, kto jest, nie? Nie, jeden święty. Jaki święty? Święty Filip Neri. O, był patronem taki od radości, nie? Więc pomodlimy się przez jego stawiennictwo. Święty Filipie Neri, który zawsze radowałeś się, wyjednaj mi łaskę doskonałego poddania się woli Bożej, obojętność wobec spraw tego świata i spoglądania ku niebu, abym nigdy nie wątpił w opatrzność Bożą, nigdy nie rozpaczał, nigdy nie był smutny ani niecierpliwy, ale oblicze moje zawsze było radosne, a moje słowa życzliwe i uprzejme. Chociaż bowiem losy życia układają się różnie, przystoi nam, którzy mamy największe ze wszystkich dóbr, łaskę Bożą i obietnicę wiekuistego szczęścia, aby promieniować radością. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jest tematem naszego dzisiejszego rozważania jest ten temat, który podawałem. Taki dziwny temat, może kontrowersyjny. Jak zamienić smutek w radość? I czy to się w ogóle da, nie? Takie stawiam tematy dosyć dziwne, bo wtedy one są bardziej zaciekawiające. Na początek taką anegdotkę, którą spotkałem kiedyś, nie? Króciutką. Mianowicie pewien malec mówi do taty: tato, czy nasz koń jest chrześcijaninem? Dlaczego pytasz? Mówi ojciec. Bo on zawsze ma spuszczony łeb i jest taki smutny. Taki obraz miał dzieciak. Taki obraz czasem można widzieć, nie? No bo jak mówiliśmy nawet na jednej z poprzednich konferencji, nie? Że jest coś takiego czasami w myślach ludzi wierzących, że trzeba być śmiertelnie poważnym. Taka powaga, nie? Chrześcijańska, w cudzysłowie. No bo jak to ktoś powiedział, jak tu się można śmiać, jak trzeba być pobożnym, a Pan Jezus cierpiał, umarł, więc musi być powaga. Ale przecież Pan Jezus zmartwychwstał. No i powiedział Pan Jezus sam: radujcie się. I często bywa wśród ludzi takie przekonanie, nie? Że trzeba być tak bardzo poważnym, a jak jest się zamyślonym, no to wtedy jeszcze lepiej, nie? Że tak dobrze wygląda. A jeśli się jest takim radosnym i szczęśliwym, jeśli się zaczyna mówić o rzeczach dobrych, które nam się przytrafiają, jeśli zaczniemy mówić o tym, że Bóg nam błogosławi, no to co się dzieje? Wszyscy zaczynają na nas patrzeć podejrzliwie. I rodzą się w głowie różne myśli. Przykładowo nieraz ktoś myśli od razu, albo i mówi, nie? Wszystko u niego tak dobrze, z pewnością nieuczciwie zarabia. Albo po prostu nie zna życia. Jak komuś się wszystko układa dobrze i mówi, że jest szczęśliwy, to odpowiadam, no życia nie zna. Nie potrzeba daleko sięgać. Wystarczy wspomnieć zwyczajne, codzienne spotkania. I to, jak wyglądają nasze rozmowy. Co u ciebie słychać? Odpowiedź jest jaka? Stara bieda. Praca, praca, praca. Nic nowego. Albo inna sytuacja. Pytanie do znajomego. Jak minął urlop? A on z kwaśną miną odpowiada: fatalnie. Takie były upały, że całymi dniami trzeba było siedzieć w klimatyzowanym hotelu.
Skąd się to wzięło? Nie? Skąd się to bierze? Uczniowie Jezusa żyli świadomością obecności Boga przy nich. Świadomość, że Jezus ich wybrał i że jest z nimi, sprawiała, że to było takim ciągłym powodem radości dla nich i takim powodem do dobrego życia. A jak patrzyli na to, jak sobie przypominamy z Ewangelii, żyjący obok faryzeusze. Mówili z podejrzliwością i pretensją do Jezusa. Przypomnijcie sobie te słowa. Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają. Tak samo uczniowie faryzeuszów. Twoi zaś jedzą i piją. Taka była pretensja faryzeuszu, nie? Taka podejrzliwość, nie? Nie wiem, czy to zazdrość? Taka podejrzliwość, która się pojawia czasem w życiu współczesnych ludzi, można by powiedzieć, może ma korzenie właśnie w mentalności faryzeuszów. Co to jest w ogóle smutek? No wiemy, że smutek to jest jedna z najważniejszych emocji. To jest emocja. Smutek to. Smutek, radość, strach, złość. To jakby trzon ludzkich emocji. Jak wiemy, o tym żeśmy mówili, emocje nie podlegają ocenie moralnej. One się pojawiają niezależnie od nas. Ale ważną rzeczą jest, co my z nimi zrobimy, albo co one z nami zrobią. Do jakich zachowań nas doprowadzą, a te zachowania już podlegają ocenie moralnej. Często doświadczanie smutku wiąże się nawet z takimi odczuciami w ciele, zachowaniami czy myślami. Wiążemy te odczucia smutku z poczuciem przygnębienia, brakiem chęci do działania, wycofaniem się z życia społecznego. Bywa też, że intensywność, jaką odczuwamy smutek, przeradza się w fizyczne dolegliwości o charakterze psychosomatycznym. Bo smutek to jest emocja, która wpływa także na nasze ciało. Nasza postawa, jak patrzymy na ludzi smutnych, nie? Zapadnięta klatka piersiowa, opuszczone ramiona, opuszczona głowa, ton głosu, mimika, pokazuje smutek. I czytanie sygnałów płynących z emocji bywa trudne. Łatwiejsze może się okazać zauważenie symptomów płynących z ciała, takich jak dziwne bóle, postawa inna niż zwykle, unikanie aktywności, ciągłe poczucie zmęczenia, unikanie innych ludzi itd., itd. To są objawy smutku, który się pojawia w człowieku. I na szczęście relacja między ciałem a emocjami działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Dlatego praca z ciałem wpływa na emocje. I dlatego się mówi: źle się czujesz? Smutny jest? Idź pobiegaj. Proste. Jak ktoś doświadczył tego, to wie, jak to wygląda. Poruszaj się. Poćwicz, nie? Poczujesz się lepiej. To jest udowodnione wszystko. Ale trzeba jeszcze w to uwierzyć i trzeba się do tego przekonać, a jeszcze lepiej byłoby się do tego czasem zmusić, nie? Mówiąc o smutku, mamy na myśli nie tyle zbyt dużą powagę, ale przede wszystkim brak zadowolenia z życia. Taka pretensjonalność i taki negatywizm. Jakie mogą być przyczyny smutku i co z nimi można zrobić? To jest właśnie tak konkret tej dzisiejszej refleksji. Jakie mogą być przyczyny smutku i co z nimi zrobić? No, trzeba by odkryć przyczynę smutku i jeśli to możliwe, czyli jeśli my ją wyprodukowaliśmy, to ją usunąć. Ale jeśli ona nie jest naszym produktem, ale pochodzi z zewnątrz, to smutek trzeba wykorzystać zgodnie z planem Boga, czyli go przepracować. Dwa sposoby. Albo usunąć przyczynę,
albo smutek, który przyszedł nie z mojej przyczyny, przepracować, czyli wykorzystać. Jak? O tym za chwilę. Święty Augustyn napisał tak: Bóg może pozwolić na zło. Możemy do tego zaliczyć też smutek, nie? Jeśli jedynie w takim przypadku, gdy potrafi i zamierza przekształcić je w dobro. Bóg może pozwolić na zło jedynie w takim przypadku, gdy potrafi i zamierza przekształcić je w dobro. Czyli wtedy ten smutek trzeba przepracować. Jakie są przyczyny smutku? Tam napisałem. Trzy takie przyczyny główne, można by wyliczyć ich wiele, wiele. Każdy by mógł dodać tutaj, ale to byśmy musieli gadać tutaj miesiąc. Główne trzy przyczyny smutku. Pierwsze to jest na literę G. Co to jest? No grzech, no. Grzech, zło, to jest przyczyna smutku. Druga przyczyna smutku to jest na literę E, czyli zgadujemy, to jest egoizm, egocentryzm, nie? I trzecia to jest na literę T, czyli trudności. To takie trzy ogólne przyczyny. Mówię, tu można wiele dołożyć. I ogólnie spróbuję kilka myśli rzucić na każdy z tych tematów. Zło, grzech. Na ten temat wiele mówić nie trzeba, bo doskonale to znamy. I wiemy, co to jest grzech, co to jest zło. Wiemy, jak zło działa. Ono odbiera człowiekowi pokój serca. Odbiera człowiekowi wolność. Czyli człowiek traci radość. Mamy smutek. Niepokój, brak radości, brak wolności. Tak działa grzech. I tego nie trzeba nikomu tłumaczyć, wystarczy sobie spróbować. Nie? A kto nie próbował, to chyba takich nie ma. No. Każdy już próbował, jak wygląda grzech i wiemy, jakie są później efekty w naszym życiu, nie? Jak się czujemy, jak grzeszymy. I dopóki się nie wyzwolimy, to chodzimy z opuszczonymi ramionami. I tutaj taka refleksja przy pomocy historii. Jak wiecie, że ja lubię te historyjki takie, więc one więcej mówią niż moje jakieś tam wykładnie. Pastor Norman opowiadał, jak kiedyś w niedzielę po porannej celebracji pewna kobieta podeszła do niego i powiedziała, to nie jest wymyślona historyjka, to jest fakt. Wysłuchałam kazania ojca, ale muszę powiedzieć, że wszystko mnie swędzi. Pastor uśmiechnął się i odparł. Różne już miałem reakcje na moje kazania, ale ta jest najbardziej oryginalna. Kobieta, nie zwracając uwagi na jego słowa, ciągnęła. To coś dziwnego. Często czuję swędzenie, ale najgorzej, gdy jestem w kościele. Czasem myślę, że nie powinnam przychodzić do kościoła, bo tak mnie strasznie swędzi. Mówiłam o tym z lekarzem. Nieustannie mnie swędzi. Mam rodzaj egzemy. Pokazała ramię. Niech ojciec popatrzy. Pastor zainteresował się problemem kobiety i spytał o nazwisko jej lekarza. Rozmowa z nim okazała się jeszcze ciekawsza. Lekarz wyjaśnił, że kobieta miewa ciągłe stany podgorączkowe, zawsze 37 stopni z kreskami. Co to jest? Spytał pastor. Mówi, że wszystko ją swędzi. Tak, odparł lekarz, ma egzemę. Ale nie widziałem żadnych wyprysków. O nie, nie ma ich na rękach, są wewnątrz, w jej umyśle. Ma egzemę duszy. Nigdy nie słyszałem o takiej chorobie, zauważył pastor. Nie znajdzie jej ojciec w spisie chorób, ale tej kobiecie to właśnie dolega, egzema duszy. Pastor pytał, jak się tego nabawiła, a lekarz odparł. Tę kobietę ogarnęła gwałtowna, zjadliwa,
niszcząca nienawiść do swojej siostry. Ma poczucie, że siostra ją oszukała przy potwierdzaniu testamentu ojca. Nie rozmawia z nią już od 20 lat. Wewnątrz jest cała przeżarta nienawiścią. A co z temperaturą? Jaka jest jej przyczyna? Spytał pastor. Powoduje ją zachwianie równowagi całego organizmu, wyjaśnił lekarz. Ciało próbuje wyrzucić z siebie nienawiść. Potem dodał, skoro zwróciła się do ojca, może zastosować wobec niej kurację przez oczyszczenie z grzechu. Parę dni później pastor poprosił kobietę, by przyszła do niego do kancelarii. Powiedział jej, dowiedziałem się od pani lekarza, że jest pani przepełniona grzechem. I wyjaśnił, co dzieje się w jej duszy i jak to wpływa na jej ciało. Wysłuchała go, biła się z myślami, ale w końcu zrozumiała i pogodziła się z tą diagnozą. Pastor zaproponował, żeby uklękła i wyzbyła się nienawiści. W tym celu miała z miłością pomodlić się za swoją siostrę. Miała opory. Było to dla niej bardzo trudne. Nie jest łatwo pozbyć się niezdrowych myśli, które chcą człowieka zdominować. Ale wreszcie zwróciła się w stronę krucyfiksu i zaczęła się modlić. Panie Jezu, wybacz mnie grzesznej i zbaw mnie przez swoje miłosierdzie. Oczyść mnie, daj mi nowe, czyste serce. Pastor upomniał ją łagodnie, to nie wystarczy. Proszę powiedzieć Jezusowi, że pani kocha swoją siostrę. Z największym trudem przeszło jej to przez usta. Wkrótce potem siostry pojawiły się razem w kościele. Odnalazły wzajemne przebaczenie i nową miłość do siebie. Nikt z nas nie powinien pozwalać sobie na luksus pielęgnowania złych myśli i uczynków, gdyż w końcu one zniszczą nas od wewnątrz. Nie tylko uczynki, ale złe myśli. Takich chyba nie mamy, przynajmniej w tej chwili. Pierwsza przyczyna, grzech, zło. Druga przyczyna, egoizm. Co to jest egoizm? No to jest, chodzi o ten nieuporządkowaną miłość własną, nie? Bo tam trochę egoizmu jest potrzebne, nie? Bo to, ale chodzi o nieuporządkowaną miłość własną, przerost tej miłości własnej. To już nazywamy egoizmem, ale egocentryzmem, nie? Miłość uporządkowana oparta jest na zasadach, o jakich mówi Pan Jezus. Chodzi o ducha poświęcenia i służby. Egoizm jest zaprzeczeniem tego wszystkiego, co Jezus uczył i co czynił. Mówił nam wyraźnie, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Jedyny sposób na uleczenie z egoizmu to uczynić to samo, co Jezus uczynił. On zaparł się samego siebie i do uczynienia tego samego nas zaprasza. Co to znaczy? Przestać żyć dla siebie i zacząć żyć dla innych. Kiedy zapieram się siebie, to zapominam o sobie. Choć trochę, nie? Wtedy śpię spokojnie, a nie rozmyślam całą noc przejęty moimi sprawami, nie? To takie proste. Nie tracę czasu, szukając pocieszenia dla siebie, szukając kogo, by obwinić za moje problemy, nie? Jakie to jest częste, nie? Ale interesuję się potrzebami drugiego. Znika wtedy tak zwany syndrom Kopciuszka. Znamy syndrom Kopciuszka, nie? I nie szukamy współczucia i pociechy jako rozwiązania dla naszych problemów. To jak człowiek, niech mnie docenią, niech mnie zauważą, niech się do mnie odezwą, nikt mnie nie lubi, nikt mnie nie słucha. To jest syndrom Kościuszka, nie? Kopciuszka. Nie Kościuszki, tylko Kopciuszka. Nikt mnie nie lubi, nikt mnie nie odwiedza, nikt do mnie nie dzwoni. No. Jezus, boski lekarz, mówi, aby się uleczyć, musisz przestać kochać siebie w sposób fałszywy, pomylony. Bo to, co robisz, nie pomaga ci, chociaż wydaje się być słodkie i przyjemne, ale to jest oszustwo. Jeśli moje życie nie zależy ode mnie, nie zależy od mojej reputacji, to dlaczego przejmuję się tym, co o mnie powiedzą?
Jeśli nie kocham bogactw, to dlaczego tak strasznie o nie zabiegam? Jeśli nie chcę być w centrum, to dlaczego mnie zasmuca, gdy o mnie zapominają? Jeśli dla mnie Jezus jest najważniejszy, to dlaczego boję się choroby, boję się śmierci? Większość naszych problemów i utrapień produkuje nasz egoizm. Chcemy, żeby nas kochano, żeby nas rozumiano, żeby nam służono. Wystarczy to zamienić i starać się więcej kochać niż być kochanym, więcej rozumieć niż szukać zrozumienia, więcej służyć niż oczekiwać od innych. Chociaż jest bardzo trudno zaprzeć się siebie, ale to jest konieczność. To jest jedyna droga do prawdziwej wolności i szczęścia, które obiecuje nam Pan Jezus. Wielokrotnie ktoś tak powiedział: od myślenia stałem się smutny, ale od działania nigdy. Wielokrotnie od myślenia stawałem się smutny, ale od działania nigdy. I to nazywamy, przynajmniej ja to tak uważam, to nazywamy reżyserką. Wiecie, co jest reżyserka, nie? Wyobraźnia źle używana prowadzi do smutku i nieszczęścia. A wyobraźnia jest potrzebna do reżyserki. Reżyser dobry musi mieć dobrą wyobraźnię. I wtedy wymyśla film. A my czasem też się w to bawimy, nie? Mimo, że nie jesteśmy zatrudnieni w kinematografii. Już wam chyba kiedyś opowiadałem tą historyjkę o młotku, nie? No, ale przypomnę, bo to taka jest, którą trzeba by zaraz na tydzień przeczytać. Przynajmniej. Pewien człowiek chciał powiesić sobie nowy obraz. Był już w posiadaniu gwoździa, ale brakowało mu jeszcze młotka. Wiedział, że sąsiad ma młotek, więc postanowił od niego pożyczyć. Ale w tym momencie ogarnęło go zwątpienie. Co to będzie, gdy sąsiad nie zechce mi pożyczyć młotka? Wczoraj już mnie tak jakoś niedbale pozdrowił na klatce schodowej. Może się śpieszył, a może tylko pośpiechem chciał zakryć swoją niechęć do mnie. Może ma jakieś urazy do mnie. Ale co to może być? To muszą być jakieś urojenia. Jeżeli ktoś chciałby ode mnie pożyczyć jakieś narzędzie, dałbym mu natychmiast. A dlaczego on nie chce tego zrobić? Jak można być takim nieużytkiem? To wszystko było w jego głowie. Cały czas tak prasował. I na dodatek wydaje mu się, że jestem zależny od niego. Po prostu dlatego tylko, że on posiada akurat ten głupi młotek, którego ja potrzebuję. Tego jest już za dużo. Po całej tej pracy myślowej, tej reżyserce, mocno podminowany, wypada z mieszkania jak furiat, dzwoni do sąsiada. Sąsiad otwiera drzwi i zanim zdążył powiedzieć dzień dobry, ten do niego z krzykiem: ty chamie, udław się swoim młotkiem. Czy takie historyjki są nam obce? Nie wiem. Pomyślę, rozważę, poobserwuję i się obrażę na męża, na żonę, na sąsiada, na znajomych. Jak nasz umysł i wyobraźnia potrafią nas zmanipulować. One nas manipulują. To my sami pozwalamy ludziom odbierać nam naszą radość z życia. Dlatego to od nas zależy, czy ktoś nas potrafi zranić, czy nie. Bo wiadomo, że są ludzie, którzy ranią, nie? Ale to my decydujemy, czy ktoś nas potrafi zranić, czy nie. Na konkretne zło ze strony drugiego człowieka mamy sposób. Bo nie będziemy mówić, że zła nie ma, że ludzie nie bywają źli. Owszem, jest. Ludzie działają źle. Ale na to wszystko mamy konkretny sposób. Jaki? To znowu taka historyjka.
Niedaleko Tokio żył pewien stary samuraj, to wielki wojownik, wiemy, co to byli samuraje, nie? Z filmów różnych. Zdecydował nauczać młodych ludzi. Legenda głosiła, że mimo swojego podeszłego wieku potrafił pokonać każdego przeciwnika. Pewnego popołudnia przybył tam wojownik znany z całkowitego braku skrupułów. Był znany ze stosowanych technik prowokacji. Czekał, aż jego przeciwnik wykona pierwszy ruch, a będąc obdarzony godną pozazdroszczenia inteligencją, aby naprawić jakikolwiek popełniony błąd, kontratakował z błyskawiczną szybkością. Młody i niecierpliwy wojownik nigdy nie przegrał walki. Słysząc o reputacji samuraja, przybył, aby go pokonać i wzmocnić swoją sławę. Wszyscy uczniowie byli przeciwni pomysłowi, ale stary człowiek zaakceptował wyzwanie. Wszyscy zgromadzili się na miejskim rynku, kiedy młodzieniec zaczął lżyć staremu mistrzowi. Rzucił kilka kamieni w jego kierunku, napluł mu w twarz, wymówił wszystkie przekleństwa pod słońcem, obrażał nawet jego przodków. Po wielu godzinach, kiedy zrobił już wszystko, aby sprowokować samuraja, ale ten pozostał niewzruszony. Na koniec popołudnia, czując się wyczerpany i upokorzony, wściekły wojownik odszedł. Uczeń, rozczarowany faktem, że mistrz został obrzucony tak wieloma obelgami, prowokacjami, spytał: jak mogłeś znieść takie poniżenie? Dlaczego nie użyłeś swojego miecza, wiedząc nawet, że możesz przegrać walkę, zamiast okazywać swoje tchórzostwo na naszych oczach? A on wtedy mówi tak: jeżeli ktoś przychodzi do was z darem, a wy nie zaakceptujecie go, do kogo on należy? Do tego, który go przyniósł, odparł jeden z uczniów. Tak samo jest z zawiścią, złością i obrazą, powiedział mistrz. Kiedy nie zostaną zaakceptowane, nadal należą do tego, kto je przyniósł. Jakie to proste? Mogę brać lub nie brać tego, co ktoś mi daje. A ludzie dają dobre i złe rzeczy, nie? Mogę brać albo nie brać. Ode mnie zależy. Ja tego nie chcę i nie przyjmuję. I trzecia przyczyna to są trudności. Trudności życiowe, które są wszędzie. Niepowodzenia, w tym cierpienie. Alicja Lęczewska powiedziała kiedyś tak: ból jest potrzebny do wyprowadzenia z niego dobra. O jakie dobro chodzi? Takie, jakie prawdopodobnie jest nam potrzebne w danej chwili, nie? Wszystko, co się nam przydarza, jest dla naszego pożytku, jeśli potrafimy to przyjąć i wykorzystać. Może prowadzić do zmiany na lepsze. Boli, ale umacnia, hartuje, uczy, doświadcza. Jeśli pojawia się smutek i nie jest to z naszej przyczyny, nie? Te dwa pierwsze, to znaczy, że jest nam potrzebny. Ale nie po to, by nim się delektować i płakać, ale otworzyć szerzej oczy i działać. Jest znakiem czegoś, co się dzieje w naszym życiu czy otoczeniu. Jest w pewnym sensie ostrzeżeniem, zachętą do zmiany czegoś. Tak jak gorączka jest objawem, że się choruje, tak smutek jest objawem czegoś, że coś w naszym życiu trzeba zmieniać. Wtedy ten smutek jest pożyteczny. Ale od czego to zależy, czy jest pożyteczny, czy nie? No, od nas. Od naszej postawy, od naszego wysiłku, czyli przepracowania tego, co nam się przytrafia. Czyli w tym wypadku smutku. Co ja z tym smutkiem zrobię? Siądę i będę płakał i użalał się nad sobą? Albo zacznę myśleć, obserwować,
działać i coś w moim życiu zmieniać. Ode mnie zależy, nie? Tak naprawdę to wszystko od nas zależy. Córka przyszła do swojej mamy i powiedziała jej: moje życie jest tak ciężkie, że nie wiem, czy warto żyć. Chciałabym z nim skończyć. Jestem zmęczona. Nie mogę walczyć. Zdawało się jej, że zanim zdąży załatwić jeden problem, już przychodzi nowy. I wtedy mama zaprowadziła ją do kuchni. Napełniła 3 garnki wodą i zostawiła, by się woda zagotowała. Woda zawrzała szybko. Wtedy do 1 garnka włożyła marchewkę, do 2 jajko, a do 3 ziarenka kawy. Zostawiła wodę, aby gotowała się 20 minut. Kiedy upłynął czas, wróciła do kuchni i wyjęła na talerz marchewkę, jajko, a do filiżanki nalała kawę. Spojrzała na swoją córkę i zapytała: powiedz mi, co widzisz? No, widzę marchew, jajko i kawę. Mówi: dotknij tą marchewkę. Córka zauważyła, że marchewka jest miękka i się rozpada. Mama podała jej jajko. Dziewczyna obrała je ze skorupki i zauważyła, że jajko jest na twardo. Na koniec mama dała jej spróbować kawy. Córka uśmiechnęła się i zachwyciła jej aromatem. Mamo, co chcesz mi przez to powiedzieć? Wiesz, wszystkie te produkty gotowały się tak samo. A każdy inaczej reagował. Marchew najpierw była twarda i mocna, po ugotowaniu stała się miękka i ciapkowata. Jajko najpierw było słabe, a w środku płynne, po ugotowaniu stało się twarde. Ziarenka kawy reagowały jednak całkiem inaczej. Po tym, jak dostały się do wrzątku, zmieniły wodę. Jaka jesteś? Spytała córkę. Kiedy przeciwieństwa pukają do twoich drzwi, jak zareagujesz? Jesteś jak marchew? Jak jajko? Czy jak ta kawa? Czy jesteś jak marchew, która wydaje się twarda, ale w cierpieniu i nieprzyjemnościach stanie się miękka i traci swą siłę? Czy jesteś jak jajko, które ma delikatne serce, ale problemy sprawią, że staniesz się twarda i nieustępliwa? A może jesteś jak ziarnko kawy? Gdy tylko woda się zagotuje, zmieni jej barwę, uwolni nowy aromat i smak. Jeśli jesteś jak ziarnko kawy, staniesz się lepsza i chociaż wszystko idzie ku gorszemu, ty zmienisz świat wokół siebie. Walki ze złem najlepiej jest unikać. Pierwsza prosta zasada, nie? Ale jak się pojawia, to należy ją wykorzystać do umocnienia i do zahartowania. Wykorzystać smutek do wzrostu, do umocnienia charakteru. Jeszcze opowiem wam jedną historyjkę. O krówce. Opowiadałem już? O krówce? Nie. Taki słynny mistrz tego wschodu, z tych takich guru, co zawsze mają uczniów, nie? Wędrował ze swoim uczniem po górach. I w czasie tej wędrówki zobaczyli na takim stoku pasącą się krowę. I wtedy ten mistrz mówi do tego ucznia: weź tą krowę i zepchnij w przepaść. Jako że był uczniem, a wtedy uczniowie byli bardzo posłuszni swoim nauczycielom, to jest wschód, zrobił to. Ale tak się zraził do swojego nauczyciela, że później go opuścił. Szli dalej i zobaczyli biedną chatkę walącą się, biednych ludzi, źle ubranych, umorusane dzieci. Popatrzyli, powędrowali. Ale jak mówiłem, uczeń opuścił mistrza, bo był zgorszony jego postawą, jego zachowaniem. I odtąd już nie uczył się u niego. Ale po wielu, wielu latach
życie zaprowadziło go w to samo miejsce. Przechodził, przypomniał sobie to stare wydarzenie, które tak wiele zmieniło w jego życiu i pomyślał, zobaczę, co stało się z tymi ludźmi. Poszedł i zobaczył piękny nowy dom, na podwórzu traktor, bawiące się dzieci i pomyślał sobie, odwiedzę ich, zapytam, jak żyją. Zaczął z nimi rozmawiać i wtedy ten mieszkający tam rolnik mówi, nasze życie się zmieniło, bo kiedyś to myśmy mieli krówkę. Krówka dawała nam troszkę mleka, myśmy to jedli i tak żeśmy żyli. W takiej biedzie. Ale pewnego razu krówka nam zaginęła i musieliśmy szukać nowego wyjścia. Zacząłem szukać pracy, zacząłem pracować, zmieniło się wszystko. Kupiłem traktor, mamy piękne uprawy, dzieci chodzą do szkoły. Nasze życie zmieniło się od tego momentu, kiedy straciliśmy ukochaną krówkę. Jaki z tego wniosek? No nikomu nie trzeba odbierać krowy oczywiście, nie? Ale droga do wzrostu to jest droga zmiany. A żeby coś zbudować, trzeba coś zrujnować. A żeby coś zyskać, trzeba coś stracić. Pan Bóg czyni cuda, ale rzadko. Bo Pan Bóg posługuje się naturą, którą stworzył i buduje na naturze. Opiera się na tym, co nam dał, czyli na naszej mądrości i sile, woli działania. I dlatego nas ciągle zachęca, abyśmy postępowali w mądrości i w dobrym, w łasce. I to jest nasza droga normalna. A cuda zdarzają się rzadko. Kiedyś przyszła pewna pani z różnego rodzaju problemami i z takim życiem pogmatwanym, kłopotami, opowiada. I później mówi tak, no bo ja czytałam i mam książkę o ojcu Dolindo. I ja robię tak, jak ojciec Dolindo. Mam problemy, to mówię, Jezu, Ty się tym zajmij. Pięknie. I pytam, a co dalej? No nic. Modlę się. Jezu, Ty się tym zajmij. A co Pani robi? No nic, modlę się. To trochę mało, mówię. Chyba źle Pani zrozumiała to, co robił ojciec Dolindo. Bo Pan Jezus się tym zajmuje, dając nam umysł i wolę. I w ten sposób się tym zajmuje. Że nas popycha do działania. Że nam daje natchnienia. Że nas oświeca. On daje nam łaskę, czyli siłę. Ale my musimy po pierwsze, po tą łaskę pójść i po drugie ją wykorzystać do działania. Ja mówię zawsze, że Boża łaska to jest tak jak samolot. Może to niepodobne porównanie, ale chodzi mi o co? Boże dary są jak samolot. Jak nie ma lotniska, nie wyląduje. No nie wyląduje. My musimy przygotować lotnisko. Wtedy samolot wyląduje. Na samolot nas nie stać,
ale lotnisko musimy przygotować. I to jest właśnie to, co do nas należy, co my musimy zrobić, używając tych darów, które otrzymaliśmy. A Bóg w tym nam dopomaga. On przychodzi ze swoją łaską, siłą, mądrością i mocą. I to, co mówimy nieraz, jeśli ja idę do Boga, to muszę mieć pojemnik na Jego dary. Jeśli ja idę do Boga z wiadrem, to napełni wiadro. Jeśli idę do Boga ze szklanką, to napełni szklankę. On ma nieskończenie, żeby nam dać. Ale zależy, z czym my pójdziemy. A to, czym my idziemy, to jest nasze wnętrze, nasze serce, nasze przygotowanie, nasza otwartość, nie? I dlatego Boża łaska działa, ale Bóg ciągle oczekuje od nas naszego ludzkiego działania. I dlatego w tym wszystkim, o czym mówiliśmy, jak przemienić smutek w radość, potrzebny jest po prostu zwykły, normalny, ludzki wysiłek. Taki trening. Odrzucać złe myśli. To proste. Nie oczekiwa, że Pan Bóg mi wyczyści rozum. Muszę odrzucać złe myśli, nie słuchać o złych rzeczach. Nie patrzeć na złe rzeczy. A tym wszystkim, co ja ciągle mówię, jest co? Telewizja. Dziennik telewizyjny. Ale ja muszę wiedzieć, nie? Ale po co? No po co? No bo trzeba być poinformowany, ale po co? Żeby się martwić. A, no tak, to zgodzę. Żeby się martwić. A człowiek się martwi, a słowo martwić się pochodzi od słowa jakiego? Martwy. Martwić się pochodzi od słowa martwy. Mamy wiedzieć, żeby się martwić. Ale martwienie się nikomu nie pomogło. Mamy działać, a nie martwić się. My się faszerujemy ciągle złem, złymi wiadomościami. I dlatego później chcemy oczyścić nasze myśli. Nie da się, nie ma szans. Nie ma szans. A to właśnie jest nasze zadanie. Żebyśmy odrzucali złe myśli, smutne myśli, żebyśmy zatrzymywali tą reżyserkę, którą mamy w głowie, żebyśmy odrzucali pokusy, czyli te skłonności, nie? To, co nas kusi do złego. Jak to robić? No to Pan Jezus nas nauczył. Żebyśmy wchodzili w relacje z drugim człowiekiem. Po co? Żeby leczyć smutek, żeby leczyć się z egoizmu, żeby przełamywać samotność. To jest podstawa. I widzimy, że dzisiaj to wszystko się dzieje na odwrót. Ktoś tak bardzo chce, żebyśmy byli naszpikowani złymi wiadomościami i żebyśmy się między sobą nie relacjonowali. To są podstawowe dzisiaj pragnienia współczesnego świata. Naładować człowieka złymi rzeczami i izolować od innych. No to wtedy go mamy. Pan Jezus mówił swoim uczniom: miejcie odwagę, jam zwyciężył świat. Nie troszcie się więc zbytnio jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, ja was pokrzepię. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kiedy się zamieni w radość? Kiedy się o to będziemy starać. Bo mamy taką moc, bo Bóg daje nam taką moc, Bóg daje nam takie możliwości. Ale nie jak będziemy siedzieć i czekać i mówić, że ojciec Dolindo mówił, że to Panu powierza i to wszystko wystarczy. On tak nie mówił, jemu o co innego chodziło, ale trzeba działać. I to mamy w naszych rękach. Dlatego warto się nieraz samego siebie pytać, nie? Gdzie zgubiłem radość ucznia Jezusa? Co z nią zrobić? Jak ją odbudować? Jak ją odzyskać? To by było na dzisiaj tyle. Pytania są jakieś?
tak nie odpowiem, bo więcej nie wiem na ten temat. Co wiedziałem, to powiedział. Jak nie ma pytań, to w takim razie dziękuję wszystkim za uwagę i życzę pomyślności na tej drodze radości. A teraz zakończymy modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, daj mi nowe oczy, abym widział Twoją obecność przy mnie. Daj mi nowe oczy, abym cieszył się Tobą i Twoim błogosławieństwem. Daj mi nowe oczy, abym z wdzięcznością przyjmował każdy dzień i każde wydarzenie. Daj mi nowe oczy, abym widział głębiej i widział dalej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.